Ze mną jest trener Adam Burek po meczu z Pniówkiem Pawłowice. Trenerze, dzisiaj przyjechał do nas zespół po dwóch porażkach i chyba było widać od początku, że naprawdę zależało Pniówkowi, żeby ten impas przełamać, ale dzisiaj Polonia okazała się dla nich za mocna. Tak jest. Pniówek na czele z trenerem Furlepą i trenerem Szarem to zawsze bardzo trudni rywale. Fakt, że w ostatnim czasie nie są zbyt dobrej dyspozycji punktowej, nic dla nas nie znaczył. Każdy z nas się dzisiaj tutaj w Bytomiu spodziewał bardzo trudnej przeprawy. No i nie byliśmy w błędzie. Byliśmy gotowi dzisiaj walczyć do upadłego i ta walka do upadłego tak naprawdę pozwoliła nam w tym meczu odjechać z wynikiem, bo Pniówek dzisiaj zagrał bardzo dobre spotkanie i był dla nas niezwykle trudnym rywalem. No, ale też trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze weszliśmy w ten mecz, potem był ten moment przestoju, no i receptą na ten problem okazał się Tomasz Gajda, który dzisiaj zanotował chyba swój najlepszy występ w barwach Polonii. Tak jest, piłka nożna to gra błędów, fakt, że te błędy po naszej stronie się pojawiły, nie są dla nas, to nie jest dla nas żaden problem. Problemem dla nas było oddanie inicjatywy drużynie z Pawłowic, bo nie taki był cel. Natomiast kluczem jest odpowiedź na to, co się wydarzyło w pierwszej połowie, szczególnie w tych ostatnich 30 minutach pierwszej połowy. Trochę skorygowaliśmy, troszkę wniosków też z ławki, jeśli chodzi o zmiany. I tak naprawdę w drugiej połowie dużą mądrością, inteligencją boiskową zawodnicy jako grupa przełamali ten trudny i wysoki mur, który dzisiaj Pniówek na swojej połowie stworzył. I to jest najważniejsze, że rozwiązaliśmy dzisiaj w tym meczu nie jeden problem i to nam daje tak okazały wynik. No jak już też wyszliśmy na prowadzenie, to tak naprawdę nie daliśmy sobie zrobić krzywdy. Dobrze, dobrze zdusiliśmy tę akcję rywala, ale ja muszę zadać takie pytanie, bo nie do końca byłem w stanie rozczytać pewne roszady taktyczne. Zszedł Patryk Stefański, on grał jako wahadłowy, potem wyżej grał Góralczyk. Czy on też może być testowany jako wahadłowy, czy to jeszcze było jakieś inne rozwiązanie? Bo mówiąc szczerze, dla mnie to się wydawało troszkę zagmatwane z boku. Tak, w 57 minucie dokonaliśmy trzech zmian. I po tych zmianach tak naprawdę ten mecz całkowicie się odwrócił. Do tego czasu trzeba przyznać, że to rywal był bliżej zdobycia tej bramki, wyjścia na prowadzenie. Natomiast podjęliśmy decyzję jako sztab szkoleniowy z ławki, że musimy nieco zamieszać w głowie rywalowi, jeśli chodzi o system gry, ustawienie, personalia. No i tak naprawdę po tej akcji pojawiała się reakcja w postaci tego, że ten mecz nam się całkowicie zmienił. Odzyskaliśmy kontrolę, zdobywaliśmy bramki. Świetny występ dzisiaj Tomka Gajdy, hat-trick. No fantastyczny wieczór dla niego, ale na ten wieczór dla Tomka Gajdy zapracowała cała drużyna. Ze mną jest Tomasz Gajda po meczu z Pniówkiem Pawłowice. Tomek, dzisiaj no wysokie zwycięstwo, co tutaj dużo mówić, 4-1, ale przynajmniej do pewnego momentu ten mecz naprawdę był bardzo zacięty. Dzień dobry, tak, to prawda. Pniówek gdzieś tam postawił wysoką dzisiaj poprzeczkę, przegrał dwa ostatnie mecze, przyjechał tutaj na pewno po punkty. W pierwszej połowie strzeliśmy szybko bramkę, gdzieś te pierwsze 20-30 minut wydaje mi się bardzo dobre w naszym wykonaniu, potem gdzieś tam zeszliśmy troszkę niżej, Pniówek przejął kontrolę i no i gdzieś tam swoimi mieli te dwie wieże z przodu, te ich atuty, myślę, że robili sporo zamętu i stawiali nam opór. No, ale tak naprawdę ten impas Polonii, który zaczynał się pomału wdawać w nasze poczynania, no ty przerwałeś kapitalnymi trafieniami, no i tutaj, no, co tutaj więcej mogę powiedzieć, twoja ogromna w tym zasługa, że trzy punkty właśnie w Bytomiu zostają. Zasługa przede wszystkim całego zespołu. Ja, wiadomo, strzeliłem te bramki, cieszę się z tego bardzo, że mogłem po prostu pomóc drużynie. No i muszę zapytać o trzeci gol, który powoduje, że zdobyłeś hat-tricka. Domyślam się, że to Dawid Wolny miał uderzać. Jak to wyglądało na boisku? No tak, Dawid jest etatowym wykonawcą rzutów karnych, wszystkie strzelił do tej pory, także, no ale mówię, mamy bardzo fajną atmosferę w drużynie. Dawid widział, że strzeliłem dwie bramki, podszedł, mówi: Gadziu, bierz. Także fajnie, że się udało zdobyć tego hat-tricka. No i wrócę jeszcze do Cieszynki, która oznacza jedno. Tutaj chyba ktoś się spodziewa potomstwa. Powiedz nam słówko więcej. Ja syna już swojego mam, ale trenerowi urodziło się dzieciątko, także kołyska była dla trenera i dla jego synka. No to gratulacje dla trenera z tego miejsca. Trenera Mirka. Trenera bramkarzy Mirosław. Tak, trener Mirosław Kuczera. Gratulacje dla trenera. No, ostatni mecz przed
tą przerwą chyba trzeba zakończyć tą jesień 3 punktami właśnie w Gorzałkowicach. No zdecydowanie. Jedziemy tam tylko i wyłącznie po 3 punkty. Wiemy, o co gramy i konsekwentnie będziemy dążyć do tego celu, co by się nie działo.